Adam Ignacy Koc. Dla niektórych postać kontrowersyjna, dla innych wzór patrioty. Dla jednych to człowiek spokojny i skromny, cieszący się ogromnym autorytetem moralnym, a dla innych obłudny świętoszek i chciwiec. Jaka jest prawda o człowieku, na którego nagrobku widnieje napis Suwalczanin? Postać Adama Koca, jego dokonania, przekonania i losy zbadały bardzo skrupulatnie dwie uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej. Urodził się w 1891 roku, osierocony w wieku 3 lat wraz z braćmi, trafił pod opiekę ciotki. W 1899 roku rodzina Koców z zaledwie 8-letnim Adamem wprowadza się do drewnianego budynku opatrzonego numerem 80 przy ulicy Krzywej w Suwałkach. Pod tym samym dachem dorasta starsza o kilka lat Aleksandra Szczerbińska, później Piłsudska. Wówczas jednak jeszcze nikt nie wie, że dla małego Adama przyszły mąż Aleksandry, Józef Piłsudski, stanie się życiowym mentorem i wzorem. Inklinacje niepodległościowe cechujące całą rodzinę Adama dotykają również jego. Jako zaledwie 14-letni chłopiec zostaje relegowany z rosyjskiego gimnazjum w Suwałkach za działalność niepodległościową. Kończy szkołę handlową, jednak ta nie daje mu wystarczających możliwości dalszego kształcenia. Rodzina Koców wyjechała do Krakowa, gdzie Adam zdał maturę jako ekstern i zaczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem dołączył do Związku Walki Czynnej, a następnie do Związków Strzeleckich, gdzie poznał samego Józefa Piłsudskiego, człowieka, który był dla niego wzorem przez całe życie i często podejmując decyzje, myślał o tym, jakby postąpił sam Piłsudski. 10 listopada 1918 roku Adam Ignacy Koc zmierza na warszawski dworzec. Tam wita wracającego z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i towarzyszącego mu Kazimierza Sosnkowskiego. Legionista, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej, członek Komendy Naczelnej POW, komendant Okręgu Warszawskiego. Żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Dosłużył się w Wojsku Polskim stopnia pułkownika. Koc dowodził dywizją ochotników broniących Warszawy, zaś całą armią dowodził generał Władysław Sikorski. I wyzwalają oni Grodno i tereny na północny wschód od Warszawy spod władzy, że tak powiem, bolszewików. Później Koc pracuje przez długi czas w wywiadzie i do 1928 roku w wojsku zajmuje różne stanowiska, między innymi jest w kapitule orderu Virtuti Militari, którym również został odznaczony. Jest komendantem Głównego Związku Legionistów i pierwszym redaktorem naczelnym Gazety Polskiej. Wybory parlamentarne w 1928 roku przyniosły mu mandat poselski, który uzyskał kandydując z listy państwowej. Od 1928 roku przez 10 lat był posłem. Później otrzymał mandat poselski obejmujący okręg suwalski, augustowski i sokulski. W latach 1930-1935 został wiceministrem skarbu i prezesem Banku Polskiego. W 1937 roku buduje obóz Zjednoczenia Narodowego. Adam Koc w 1937 roku założył obóz Zjednoczenia Narodowego, który miał na celu zjednoczyć różne grupy społeczne wokół sanacji. I właśnie jedną z takich grup, które chciał do siebie przyciągnąć, była falanga Bolesława Piaseckiego, ponieważ nie chciał, żeby młodzież patriotyczna była skupiona wokół endecji. Szukanie informacji i dokonanie oceny Adama Ignacego Koca zajęło suwalskim licealistkom kilka tygodni. Odwiedziłyśmy różnych historyków lokalnych, pasjonatów historii, zdobyłyśmy publikacje, jedne zresztą z ostatnich egzemplarzy dostępnych w Polsce. Taką ważną trudnością dla nas była sama ocena działalności Adama Koca, ponieważ spotykałyśmy się z osądami takimi bardzo krzywdzącymi tę postać za czasów komunizmu oczywiście. I szczerze powiedziawszy, wielu lokalnych historyków jednak na szczęście dostrzega to,
że ta postać zasługuje na pamięć ze względu na swoje szerokie dokonania, na to, że był Adam Koc był lokalnym patriotą i po prostu pragnął zjednoczenia tego państwa i działał bardzo aktywnie na jego rzecz. Jak mówią, odkryły tę postać na nowo i dzielą się zdobytą wiedzą oraz wnioskami. A co najbardziej je zaskoczyło? Szczerze powiedziawszy, ja bym się nie spodziewała, że Suwalczanin będzie miał tak bliską styczność z Józefem Piłsudskim, który jest jednak postacią znaną chyba każdemu Polakowi. A Adam Koc został kompletnie zapomniany, mimo że był przecież bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Mieszkał w jednej kamienicy, ale w różnych skrzydłach, z Aleksandrą Szczerbińską, późniejszą małżonką Józefa Piłsudskiego. Nie mają wątpliwości, że ten polski patriota na zawsze zachował w swym sercu miejsce, w którym się urodził, i ludzi, wśród których spędził pierwsze lata swego życia. Na dole nagrobka na cmentarzu Wolvercote ma napisane Suwalczanin, wyryty właśnie napis Suwalczanin.